Został dzisiaj oddany nowy odcinek, nowy fragment drogi wojewódzkiej nr 432, który został zajęty pod strefę ekonomiczną powstałą w miejscu nowych inwestycji. W celu zachowania ciągłości drogi wojewódzkiej wybudowaliśmy ponad 2700-kilometrowy odcinek nowej drogi. Oprócz samej drogi, co jeszcze tam znajdziemy? Oprócz nowej drogi wybudowaliśmy na tym odcinku dwa ronda, wybudowaliśmy również skrzyżowanie. Powstał również nowy wiadukt nad linią PKP, powstały ścieżki rowerowe, chodniki, jak i również wzdłuż drogi krajowej nr 15 został doprowadzony fragment ścieżki rowerowej do istniejącego ciągu. Czy ta ścieżka rowerowa jest na całej długości drogi? Ścieżka rowerowa jest na całej długości drogi. Jaki był ostateczny koszt budowy? Ostateczny koszt budowy to 18,2 miliona złotych.